Zamiast pieca hutniczego, nowy ekologiczny piec do wytopu bazaltu. Na terenie dawnej Huty Bobrek od 2015 roku działa Petralana, producent mineralnej wełny skalnej. O lokalizacji firmy w Bytomiu zdecydowali jej właściciele, mieszkańcy naszego miasta i lokalni patrioci. Wcześniej w Bytomiu było bardzo dużo zakładów pracy, obecnie ich nie ma, ale zostali specjaliści i tym się sugerowali nasi obecni właściciele Petralany, ażeby właśnie wykorzystać po pierwsze siłę roboczą fachową specjalistów, którzy zostali, mimo że zakłady pracy padły. A druga kwestia, wykorzystać synergię między Petralaną a naszym drugim biznesem, który jest po stronie przeciwnej, koksownią bytomską. Po pierwsze jako dostawcę koksu, a po drugie gazu koksowniczego, który też służy jako źródło energii w Petralanie. Petralana produkuje rocznie 44 tysiące ton mineralnej wełny skalnej, z czego połowa trafia na rynki zagraniczne. Produkty firmy sprzedawane są m.in. na wysoko rozwiniętych i bardzo wymagających rynkach krajów skandynawskich oraz w krajach Europy Zachodniej. Zakład zatrudnia 250 osób, a zdecydowana większość z nich to mieszkańcy Bytomia. Petralana to nie tylko jeden z największych pracodawców w naszym mieście, to także społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli Fundacja Petralana, która powstała równocześnie z fabryką. Czujemy się odpowiedzialni za przestrzeń, którą kształtujemy, za nasze sąsiedztwo, no i staramy się pomagać przede wszystkim lokalnie. Takim owocem tej lokalnej pomocy w ciągu ostatniego roku w trakcie pandemii jest akcja, którą prowadzimy razem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu, akcja Pomoc dla seniora, w ramach której wolontariusze fundacji realizują zakupy spożywcze i inne dla bytomskich seniorów. Podsumowując tą akcję, za sam tylko 2020 rok to 400 zakupów i 4 tony dostarczonych produktów. Fundacja Petralany nie przestaje wspierać mieszkańców Bytomia, a w fabryce na Bobrku coraz głośniej mówi się o rozwoju firmy. Od samego początku myśleliśmy o tym, ażeby była możliwość dobudowania kolejnej linii produkcyjnej, drugiej linii produkcyjnej. Zarówno hala, jak i teren jest na to przygotowany. Potencjał ludzki również jest, także mamy w planach rozbudowę fabryki razy dwa, a zatem również możemy powiedzieć, że będziemy potrzebować zwiększyć zatrudnienie, stąd też z pewnością wielu bytomian jeszcze znajdzie u nas zatrudnienie. Praca w Petralanie jest zresztą cały czas. Obecnie ta bytomska firma poszukuje magazynierów, operatorów linii produkcyjnej i doradców technicznych.